Gościem mojej figury TV jest dzisiaj Jacek Kasprzyk, prezes Siatkarskiej Plus Ligi Mężczyzn. Witam serdecznie. Witam Państwa. Witam Panie prezesie, no niezwykle emocjonujący sezon. Nie przypominam sobie sezonu, w którym by jednym setem okazało się, że drużyna wejdzie lub nie wejdzie do finału. No tak, bo to jest inny system rozgrywania tego sezonu w tym sezonie, tak? Sezonu w tym sezonie, no ale tak jest. Ale regulamin był znany i taki sam jest od 15 lat, jeżeli chodzi o liczenie punktów i liczenie setów. Wiadomo, że liczą się punkty, po 3 punkty są, kiedy jest zwycięstwo 3-0 lub 3-1, 2 punkty, kiedy jest 3-2, a drużyna, która przegrywa 3-2, ma 1 punkt, a pozostała 3-0, 3-1, 0 punktów. Więc to od 15 lat tak samo funkcjonowało, więc no, dla mnie jest to dziwne, że zawodnicy tak do tego podchodzili. Po prostu chyba nie znali regulaminu. No ale wiadomo, przegrany zawsze się skarży. Właśnie siatkarze z Bełchatowa mówią, no my mieliśmy więcej zwycięstw, to my powinniśmy awansować. No my byśmy promowali jednak lepszą grę, tak? A lepsza grę, no to jeżeli zawodnicy wygrywają 3-0, 3-1 i są zdecydowanie lepsi od swoich przeciwników, muszą mieć za to jakąś premię. A tą premią jest ten jeden dodatkowy punkt. Jeżeli byśmy przeszli do rozgrywania systemem, że za zwycięstwo 2 punkty, za porażkę 1, tak jak było kiedyś, jeszcze przed powstaniem profesjonalnej ligi piłki siatkowej, no to wtedy rzeczywiście ilość zwycięstw miałaby rację bytu i sens. Natomiast jeżeli będzie wola prezesów klubów, akcjonariuszy naszej spółki taka, żeby zmienić ten regulamin, to zmienimy ten regulamin. Jeżeli środowisko chce coś innego, to my się przystosujemy do tego. Na dzień dzisiejszy jest tak, jak jest. Od 15 lat to funkcjonuje na takie samej zasadzie. Chciałem Pana jeszcze zapytać, wiem, że pewnie nie powie mi Pan, która drużyna wygra, czy Asekoresowia Rzeszów, czy Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Chciałem Pan zapytać, jaki to będzie finał, jak Pan myśli? Ja uważam, że to będzie chyba jeden z lepszych finałów, które do tej pory się odbywały. No to są bardzo utytułowane zespoły, jeden i drugi, tak? Zaksa bardzo chce po latach odzyskać Mistrzostwo Polski. Rzeszów jest aktualnym mistrzem Polski, chce obronić ten tytuł. Także no tutaj będzie na pewno mega, mega widowisko. Mam nadzieję, że 5, natomiast jeżeli będzie mniej, no to tylko będzie świadczyło o tym, że jednak jedna drużyna jest zdecydowanie lepsza. Mecz o trzecie miejsce chyba też emocjonująco się zapowiada. Skra Bełchatów, Lotos Treffs Sopotu. No tak, w porównaniu z zeszłym sezonem, no Skra gra o to samo miejsce, broni brązowego medalu, natomiast Lotos no, jest troszeczkę niżej, tak, bo był wicemistrzem Polski i ja... No będzie ciężko. Po pierwsze chłopakom z Bełchatowa może być ciężko się podnieść po tym wszystkim, co się wydarzyło, no, ale z drugiej strony no, ta drużyna gra coraz lepiej. Gra coraz lepiej i końcówkę na pewno ligi miała poza tym zawahaniem i to chyba raczej nie w kwestii fizyki czy fizyczności, a raczej mentalności przegrała tego jednego setu. W tym roku, no już za tydzień, finał siatkarskiej Ligi Mistrzów w Polsce, w Krakowie. No, tym razem Pan może wytypować, kto wygra. Mamy swojego reprezentanta, Asekoresowia Rzeszów, ale no, grają, mówi się, z drużyną najmocniejszą na świecie, drużyną magiczną, Zenitem Kazań. Jak Pan uważa, jak Pan ocenia szansę Asekoresowi? No ja mam marzenie, żeby jednak Rzeszów zagrał w finale. No już dwie drużyny Kazań w tym roku wyeliminował. No wystarczy, do 3 razy sztuka. Także trzymamy wszyscy w Polsce kciuki za Resowie Rzeszów i mam nadzieję, że w pięknej hali w Krakowie zwycięży Resowia. No ale to jest sport i w każdy inny wynik też również jest możliwy przy tak wyrównanym składzie Final Four. Tutaj też są pretensje do regulaminu rozgrywek Ligi Mistrzów. Pamiętamy, w tamtym roku mieliśmy dwie polskie drużyny, musiały grać w półfinale, nie było szans na polski finał. Tym razem regulamin sprawił, że nasza drużyna, no przynajmniej na papierze, trafiła na najmocniejszego przeciwnika. Podejrzewam, że woleliby siatkarze z Rzeszowa grać z Włochami. Na pewno tak. No jest to, zawodnicy z Kazania są naprawdę bardzo, bardzo mocnym zespołem. No ale cóż, no jest regulamin. Przed sezonem też ten regulamin był znany. Jak to wszystko będzie szło, było można rozpisać, kto na kogo trafi, jeżeli zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w grupie. No i cóż, no z regulaminami się nie walczy. To jeszcze na koniec zapytam, już ostatnie dosłownie pytanie. Jakie zmiany w przyszłym sezonie w Plus Lidze? Coś Pan może już zdradzić? Coś nowego zostanie wprowadzone? No najprawdopodobniej będziemy poszerzali jeszcze ligę do 16 zespołów w tym sezonie. Natomiast jak będzie to wyglądało
czy będzie duży play-off, czy mały play-off, czy będzie jakiś podział na grupy, to muszą się wypowiedzieć prezesi klubów, akcjonariusze naszej ligi. I to będzie do końca maja wiadomo, jakim systemem będziemy rozgrywali Plus Ligę w przyszłym sezonie.